Cześć, witajcie. Witam Was z mojego off-gridowego warsztatu. Słuchajcie, powoli testy akumulatorów kwasowo-ołowiowych dobiegają końca. Pozostało mi jeszcze poza tymi dwoma akumulatorami, które mam na stole w tym momencie, które się ładują, jeszcze trzy akumulatory do przetestowania pod względem rozładowywania i ładowania, czyli ich pojemności, jaka pozostała po okresie użytkowania. Na sam koniec zostawiłem akumulatory najnowsze. W tym momencie tutaj na stole dwa akumulatory właśnie są doładowywane. Dzisiaj ładowanie zostało rozpoczęte. Trwa już 44, prawie 45 minut w jednym przypadku na porcie B i w drugim przypadku na porcie A 45 minut również. Oczywiście oba doładowywane prądem 20 amperów. A tutaj zobaczcie sobie akumulator z 2023 roku. Pierwszy montaż jego był 15 marca i patrzcie, taką wartość wypluł z siebie, 760 Wh, czyli jeszcze mniej niż akumulator, do którego podłączyłem odsiarczacz, który tutaj sobie pracuje już od kilku dni, i ten akumulator, słuchajcie, wypluł z siebie 793. Tutaj mamy 793 Wh i ten akumulator... A, tutaj nie mam tej datki, przepraszam. Pierwszy montaż to jest 2022 rok. Dla porównania zobaczcie sobie. Tutaj akumulator z 2021 roku, 860 Wh. Ciekawostka ogólnie, żeby to nowszy akumulator miał mniejszą pojemność. Czym to było spowodowane? Być może... Ja miałem tu u siebie dwa szeregi spięte, o ile pamiętacie, w moim ostatnim ustawieniu. Dwa szeregi 72-woltowe i być może w którymś z tych szeregów jakiś akumulator był słabszy, przez co ten akumulator jest niedoładowany. No nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie ładowanie. I ten drugi, który tam się znajduje, również jest w tym momencie ładowany, także dzisiaj dwa akumulatory są ładowane. I pozostało mi jeszcze tutaj na testy trzy te sztuki. To już są najnowsze rodzynki. A tu słuchajcie, takie mamy parametry, jeżeli chodzi o kolejne akumulatorki. Ten akumulatorek 1140 Wh na rozładowywanie. Ten akumulatorek 1117 Wh. I tu mamy jeszcze jeden akumulatorek. 961 Wh. Tak się układają ich parametry. A teraz muszę sprzedać Wam newsa, bo tak jak mówiłem, tak zrobiłem. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Przyjechał do mnie wczoraj nowy magazyn, trzeci już tym razem. Posprawdzałem sobie wszystkie cele z jednej fabryki Qingdao, chyba jakoś tak się nazywa ta miejscowość, w której zostały wyprodukowane ta fabryka. Daty ogniw różne. Jedno ogniwo nawet chyba jest z 2022 roku, z grudnia, a reszta ogniw to 2023 i jakieś tam dwa czy trzy ogniwa chyba z 2024 roku. Marka Ivy z tymi śrubowymi terminalami, więc będzie składane. Już tu częściowo przygotowałem sobie skrzynkę, skręciłem kółeczka, przykleiłem epoksydy, dokręciłem łapki do
transportu, a tutaj resztę elementów czeka na składanie. Jeżeli chodzi o instalację, to powoli zaczynam ją przygotowywać na przyjęcie kolejnego magazynu. Dzisiaj magazyny wyglądają tak, może jeszcze 14 marca 2025 roku, 10:55. Magazyny dzisiaj 34%, jest ładowanko, 22 amperki wchodzą w ten pierwszy, tutaj mamy 36, 18 amperków, także akumulatory są doładowywane. Wczoraj była kiepska pogoda, system funkcjonował głównie z magazynów, za dużo energii ze słońca nie udało się uzyskać, jakieś 4 kWh raptem wyszły. Natomiast dzisiaj będzie troszkę lepiej, bo już do tej pory w magazyn wbite jest chyba gdzieś koło 8 kWh, a może nawet i więcej, tam nie sprawdzałem tego dokładnie. No i właściwie ja muszę tutaj teraz stopniowo przygotowywać system do podłączenia tego nowego nabytku, który tam stoi. I jak na razie na trzech magazynach moja instalacja będzie funkcjonowała przez dłuższy czas. Teraz mam jeszcze taki plan, żeby pod koniec sezonu fotowoltaicznego dokupić czwarty magazyn, również tej samej firmy, ponieważ wszystkie puszki chcę mieć takie same i to będzie koniec, jeżeli chodzi o magazynowanie energii. Dlaczego tak duży magazyn energii potrzebuje? Ponieważ nie zawsze samochód elektryczny jest w domu, wtedy, bo to głównie o to chodzi. Wtedy, kiedy słońce świeci, a dzięki dużemu magazynowi energii będę mógł doładować auto po prostu po zmroku już, kiedy słońce nie będzie świeciło. Będę mógł, powiedzmy, że połowę pojemności magazynu przekierować do auta elektrycznego, co po prostu da mi jakieś 200 km dodatkowego zasięgu. I to jest główny powód. Dodatkowym powodem może być też zwiększone zużycie energii w późniejszym czasie. No i trzeci powód to taki, że po prostu tak chcę. W planach jest jeszcze rozbudowa instalacji fotowoltaicznej do 30 kWp. Myślę, że w przeciągu miesiąca, może dwóch miesięcy, ta rozbudowa zostanie zrealizowana. Na pewno będę raportował tutaj na YouTubie, także film jakiś z tego wleci. I jeszcze na koniec pokażę Wam dzisiejszą pogodę i podejdziemy też do systemu Home Assistant. Zobaczymy, ile tam faktycznie tej energii jest wyprodukowane. A więc otwieramy drzwi, sprawdzamy, jak to dzisiaj wygląda. Nasłonecznienie jest dosyć dobre, ale niebo pochmurne. Są chmury, słońce przebija się, jest jasno. Tak wygląda dzisiejszy dzień. 15 marca. I jeszcze podejdziemy może do Home Assistanta. Zobaczymy, jak wygląda Home Assistant. A dzisiaj, słuchajcie, Home Assistant wygląda tak.
Na kolejne dni tu prognoza pokazuje fajną pogodę. Będzie świeciło słoneczko. Jest godzina w tym momencie 10, prawie 11, 10:59. A ja się zastanawiam, czy ja się czasem nie przejęzyczyłem na dworzu i nie mówiłem 15 marca. No ale dobra, wybaczcie mi, mogło tak być. Gdzieś mi się tu coś w pamięci zaburzyło. Mamy 14. Dobra. No, także dzisiaj wyprodukowanej energii mamy 10 kWh. Tak jak mówię, na to na razie nie ma co patrzeć, nie ma się co sugerować, ponieważ energia z kwasu w tym momencie nie istnieje, system jest rozłączony, a ja nie usunąłem po prostu tej ENCI, ponieważ nie odłączałem regulatora drugiego. Na razie on zostaje chwilowo jeszcze. W nocy musieliśmy się też częściowo przerzucić na zasilanie z sieci energetycznej, ponieważ magazyn wczoraj był właściwie tylko rozładowywany, więc pobór energii tutaj wystąpił w postaci 6 kWh. No i co? I tyle. W magazynie już mamy zgromadzone 11 kWh energii. Moc produkcyjna w tym momencie 3700 prawie 700, no ponad nawet 3700 watów, więc coś tutaj się odbywa. Tu parametry widzieliście wcześniej, jakie prądy ładowania do poszczególnych puszek. Tutaj to jest nieprawidłowe. I co? Działamy dalej na off-gridzie. No więc ja na najbliższe dni mam zadanie skręcić puszkę kolejnego magazynu energii, podłączyć to do systemu, skonfigurować tutaj system Home Assistant z ESP32, tak żeby nowy magazyn również był po BLE komunikowany i przekazywał parametry do Home Assistanta. I przy tej okazji myślę, że nagram dla Was również film z właśnie sposobu skonfigurowania ESP pod to, by komunikował się z dwoma i trzema, bo nie powiem, że czterema, ponieważ nie wiem, czy będzie to możliwe. Zobaczymy, czy z trzema będzie możliwe. Także bądźcie czujni, film niebawem. Pozdrawiam i cześć. A jak wytrwałeś do końca, to nie zapominaj, like dla zasięgu, komentarz i subskrypcja. I teraz cześć.